Lanskron to nie tylko wspaniała przyroda, ale i interesujące zabytki przeszłości. Trasy rowerowe prowadzą przez samo historyczne centrum miasta. W samym sercu miasta na lanskrońskim rynku stoi przepiękny renesansowy ratusz, wspaniale zdobiony z graffiti. Lanskron może pochlubić się także zamkiem z gotyckimi i renesansowymi fragmentami, neorenesansowym budynkiem gimnazjum, kilkoma historycznymi kościołami i zajazdem zbudowanym metodą muru pruskiego, zwanym krczma. Trasy rowerowe doprowadzą nas też do zrekonstruowanego renesansowego zamku Tatenice, który był zbudowany na starym szlaku handlowym, wiodącym przez pograniczne lasy. Zamek z zewnątrz, zdobiony z graffiti, pyszniący się renesansowymi portalami dziedzińca, wewnątrz ma dekorację stiukową, jedną z najatrakcyjniejszych na Morawie. Rudoltice, blisko Lanskrona, to interesujące ruiny pierwotnie przebogato zdobionego barokowego nowego zamku, który kilkakrotnie płonął. Teraz jest tam odnowiona wieża widokowa, restauracja dla turystów i rozległe sklepienia do dziś emanujące tajemniczością. Lanskrońsko to nieskażona przyroda, wspaniałe zabytki historyczne i tętniąca życiem współczesność. Blisko jest nie tylko do Czech i na Morawę, ale i do Polski, do Kotliny Kłodzkiej. Z Lanskrona za godzinę dostaniecie się samochodem w okolice Gór Orlickich, gdzie możecie wejść na Kralicki Śnieżnik, oglądnąć bunkry i twierdze systemu obronnego znajdującego się blisko Kralik, zobaczyć wzniesienia Jeseniku, podziwiać wzgórza czeskomorawskiej wyżyny lub zachwycać się wnętrzami morawskich jaskiń, a równocześnie aktywnie odpoczywać i relaksować się w różnorodnej i nieskażonej przyrodzie, typowej dla czeskiego krajobrazu, z koroną w tle.